Cześć, witam was po raz kolejny w Total War Warhammer 2, gramy Imperium. Mamy już we władaniu całą prowincję. Ostatnio zdobyliśmy Eilhart, no i nasze jednostki tutaj się regenerują, dlatego że wybieram się tutaj chyba na ten Marienburg. Zobaczmy też naszych sąsiadów. Grynburg w tej chwili się rozwija. No to zastanawiam nad tymi zagrodami hodowlanymi, ale chyba ich nie będziemy. Wissenland, nie będziemy ich budować. Wissenland tutaj ma Nuln, to stolica. Dobra. No tak, myślę, że dlaczego Marienburg? Marienburg i Gorsel. Gorsel prawdopodobnie gdzieś tutaj leży. No i tutaj Marienburg. Właśnie, Bretonia go zdobyła jako pierwsza. Czyli atakując Bretonię. Przejdźmy do stosunków dyplomatycznych tak w ogóle i zobaczmy na Bretonię, bo należałoby. Champion of the Lady. Mamy pakt o nieagresji, niestety. I mi się też nie podobają działania wojskowe przeciwko secesjonistom. Mają trzy osady. What? All right. Welcome, my countrymen. Pakt o nieagresji. Możemy z nimi zawrzeć. So be it. Spróbujmy sojusz militarny. To już nie poszło. Na razie myślę, że nie da rady za bardzo nic zrobić. Zobaczmy, te sławne regimenty są chyba od 10 poziomu. Więc 19. Jeden oddział zostawmy sobie wolny na razie. No, spróbujemy ten Marienburg zająć. W międzyczasie zróbmy tak, drugą armię w Waldorfie. Dobra, zwerbujemy sobie lorda. Zastanówmy się też jakiego. Utrzymanie lorda to 250. Prędkość, atrybut obierzy świat. No, tylko dwóch lordów cały czas jest. Todbringer. I Dirk Aldrech. Czwarty poziom. No, szybkość można zdobyć. Ta percepcja. Dobrze, chyba weźmiemy tego Dirka Aldrecha. Wzrośnie o 308. Czy jestem na to jeszcze już gotowy? Dobra. Myślę, że tak. Z tego względu właśnie, że możemy obsadzić nim urzędy, co nam da na przykład przychody ze wszystkich budynków plus 5, produkcja towarów handlowych plus 25. Ale też jest utrzymanie minus 10 dla artylerii. To jest za. Na razie nie. Chyba albo skarbnikiem możemy go obwołać. Tylko skarbnikiem. Albo kasztelan inżynier. Dobra, niech zostanie. Dobrze, ty będziesz skarbnikiem w takim razie. W
werbunek na razie zostawmy. No i cóż, chyba następna tura, bo nic więcej tutaj się nie da zrobić. Ostant i Hochland toczą wojnę. Można to wykorzystać, stojąc po jednej ze stron. Zobaczymy. Twój prestiż rośnie wraz z wieściami o kolejnych podbojach. Nawet władcy najdalszych królestw dostrzegają twoją potęgę. Dobra. Zniszczoną frakcję Czaszkołupy. To mi się wydaje, że to... Otrzymujesz misję zmieć wroga. Pokonaj wojsko należące do dowolnych wrogów następujących frakcji Marienburg. Ach, bo po sejwie prawdopodobnie ta tura jest cofana. Coś mi się wydaje, bo to jakby kojarzę tutaj. Nordland i Bretonia. O, do dowolnych wrogów Marienburga, czyli tą Bretonię można by było pokonać. Pokonać wojsko. Mhm. No właśnie. No właśnie. No tutaj możemy jeszcze, musimy jeszcze poczekać. Tymczasem to wojsko by trzeba było tutaj troszeczkę rozwinąć. Włócznicy z tarczami. Dobra, możemy jedną, tutaj raczej dwie jednostki szermierzy i chyba tą... Raczej kusznicy są lepsi, wydaje mi się, znacznie lepsi od tej ochotniczej milicji. Chociaż są drożsi w utrzymaniu. Dobra, dwie tury, będziemy tutaj czekali na nich. To nie ma co tutaj za szybko się rozwijać. Teraz tak, co my tutaj mamy? W prowincji istnieje kilka budynków tego typu. Prawdopodobnie mamy tutaj, zaraz zobaczymy, gdzie jest zdublowany. Chyba w Waldorfie mamy koszary, plac zgromadzeń. No, Waldorf cały czas tutaj się rozwija. Tury 3. W Grynburgu nie mamy. W Eilhardzie też nie widzę. A, czyli tutaj poligon jest w Helmgarcie. Więc można ten poligon w Helmgarcie wyburzyć i postawić któryś nawet z tych. No rzeczywiście. Dobra, czyli zaraz, jak to się już patrzę. Czekajcie, jak to było? Tutaj on powinien mieć taką ikonkę. Aha, to chyba tak się robi. Dobra, te koszary tutaj z... No tak, tu zlikwidujemy te koszary. Okej, okay, tak niech będzie. No ewentualnie można też... Jest jeszcze inny pomysł, mianowicie, że w późniejszym etapie w Altdorfie nie będziemy mieli tutaj tego, bo to można wybudować w dowolnym innym miejscu. Ja tu postawiłem plac zgromadzeń, żeby mieć dostęp do technologii szybszy. I w Helmgarcie prawdopodobnie plac zgromadzeń i koszary postawimy. Czyli tego nie będę wyburzał jednak. Dobra, to wszystko. Tu więcej się nie da, zdaje się, zrobić. Tak, Grynburg cały czas ma to powiadomienie, ale... Nie zmieniamy na razie tutaj decyzji. Pakt o nieagresji. Z kim mamy ten pakt o nieagresji? Z Ostland.
Ostland, siła 29, mamy siłę 22 w tej chwili. Wiecie co, z Ostlandem chyba nie będziemy... Dobra, odmówimy mu niestety tego. No sporo jest tych frakcji tutaj i ras różnych. Podżegacz. Lokalna prowincja plus jeden, ład publiczny. No dobrze. Carfrance praktycznie jest już zregenerowany. No nie całkiem może do końca, ale już dosyć dużo. Możemy podejść tutaj. No, będzie wiadomo, co się święci. No ale zerknijmy. Tutaj mamy... No myślę, że ta armia jest dosyć duża. Możemy oczywiście zwerbować jeszcze jeden oddział szermierzy. Szkoda, że tych sławnych regimentów nie mogę zwerbować. Na razie przynajmniej. Dobrze, teraz tak. Tutaj... To zostawmy na razie tak jak jest. Teraz, jeżeli chodzi o rozwój prowincji, to myślę, że na razie nic się tutaj nie wydarza. Plac zgromadzeń, dobra. I sądzę, że zbudujmy tutaj plac. Czy na pewno? Czy nie lepiej tu zacząć budować tą straż miejską, albo pola, żeby szybciej uzyskać trzeci poziom rozwoju. Plac zgromadzeń. Dobra, zróbmy tak. Jednak... okej, to chyba jest wszystko. Ulepszenia budynku, koniec tury. Sojusz obronny z Midenlandem. Z kim on walczy? A z Nordlandem ma sojusz, jest sojusznikiem obronnym. Dobra, myślę, że to jest dobrze. Z Talabeklandem, bardzo przyjazny, sojusz obronny możemy zawrzeć. No i będę zmierzał do tego, żeby z niektórymi z tych prowincji zawrzeć związek taki militarny, konfederację tak zwaną. Czyli praktycznie przejmę ich tereny oraz ich wojska. No dobra. Summon the Elector Counts! No cóż, myślę, że można by było zrobić, zapisać na wszelki wypadek tutaj save'a jako Imperium. No zróbmy to 10, bo to różnie może być. I cóż, chyba zaatakujemy ten Marienburg. Aha, no nie bardzo, bo muszę najpierw im zerwać ten traktat, widzicie, bo tutaj mamy niezłomny, twoja niezawodność, więc ona będzie miała wpływ, tutaj zerwanie w ten sposób tego traktatu. No niedobrze, szkoda, że my go mamy w ogóle zawarty z Brytyjczykami.
Zerwij pakt o nieagresji z krasnoludy, wampiry. A jaki mamy z nimi pakt? Chwileczkę. Mamy pakt o nieagresji. Zerwanie traktatu krótko po jego zawarciu. Pozostała liczba tur jedna. Wiecie co? Musimy poczekać. Nie chcę ryzykować po prostu. Możemy się dozbroić w tym czasie. I tyle. Możemy też tutaj dozbroić się. Mamy tak, włóczników, szermierzy i tych kuszników. Dobrze, jeszcze może dwie ochotnicze milicje, żeby ta armia nie była aż taka słaba. No dobra. Punkty umiejętności 3. Ach, bo ten skarbnik Dirk Aldrech, jemu nie rozdałem. A widzicie, nie rozdałem punktu, czyli koń bojowy, inspirująca to, inspirująca obecność, już nie mogę, dobra, to już ma rozdane. No, świetnie. Marienburg i Bretonia wynegocjowały pokój. Dyplomacja z Middenlandem, zapłata. Dobra, to jest w porządku. Dobrze, że oni sami też zaproponowali to. Tutaj też jest ten handel, można rozwijać z różnymi poprzez te piktogramy. Wiadomo chyba, co produkuje dane miasto. Masz coraz mniejszy posłuch, panie. Miejscowi zaczynają myśleć o... Dobra, o co chodzi? Zaraz zobaczmy, gdzie. Mamy ład publiczny plus 4. Ale tutaj, dobrze, tutaj w Eilhardzie, zobaczmy po kolei. Altdorf jest na plusie, Grünburg na plusie. Aha, to jest ład publiczny w całej, od razu... Dobrze patrzę, w całym regionie. No to w porządku, to jest jakiś komunikat nieistotny, wydaje mi się tutaj. Dobra, czy możemy teraz zerwać ten pakt? No bo jednak z tym Marienburgiem trzeba będzie zająć ten Marienburg. On bardzo duże dochody przynosił w pierwszej części, w drugiej podejrzewam, że jest podobnie. Przejdźmy do dyplomacji i zobaczmy. Gdzie mamy Bretonię? Tutaj. King Louis Léoncœur. Tutaj mamy Bretonię. Zobaczmy. No i dobra, został zerwany. Czy my teraz możemy zaatakować? Tak, możemy. Aha, widzicie. Potępiają to wszystkie frakcje. Pozostała liczba tur 10. Zobaczmy, jak to się skończyło. Czy my w końcu wypowiedzieliśmy wojnę, czy jednak daliśmy na anuluj. To jest dobrze. Dobrze zrobione. Bardzo się zerwany traktat. Działania wojskowe? Nie. Czyli chyba tutaj nie mamy wypowiedzianej wojny, bo tu byłby ten znaczek taki, z tego co widzę. Okej, w porządku. Dobra, co byśmy mogli zrobić? Właściwie moglibyśmy... wejść na ich tereny i tu rozpocząć plądrowanie. To unite the provinces. Plądrowanie zawsze daje
Dodatkowy dochód. Zobaczmy też, zobaczymy zaraz jaki. O, 158, to jest dobrze. Dochody nam spadają. A to ze względu na to, że tutaj mamy kolejną dosyć dużą armię. No ale tak, trzeba by się zastanowić, co my, gdzie możemy ekspansję tutaj robić. Bo tak, jak widać, mamy 10 tur, zanim cokolwiek tutaj z tym Marienburgiem można zrobić. To jest dosyć dużo. Myślę, że to jest czas, żeby trochę chyba rozwinąć te miasta. No bo... Albo powiem wam, żeby bohatera tutaj sobie stworzyć. No właśnie, zwerbować bohatera. Zwerbuj lorda. Zwerbuj bohatera. Tutaj jest z całej prowincji, czyli nie możemy. Kaplica Sigmara. Łowca czarownic. Świątynia Sigmara, a tutaj mamy kaplicę Sigmara. Czyli to jest nam potrzebne. No niestety, to jeszcze trochę czasu. To możemy tą farmę dać, bo jak widać tutaj wolno idzie nam rozwój. Tutaj mamy, też czekamy. W Waldorfie możemy w tym czasie zlikwidować te budynki. Tak jest, w Waldorfie one są niepotrzebne, więc ich utrzymanie jest zbyteczne. No dobra, koniec tury. Wisenland. Sojusz obronny z Wisenlandem. Myślę, że tak, że to nie będzie nas właśnie dużo kosztować. Okej. Ale tutaj jest tych klanów, królestw i tych plemion po prostu cała masa, bardzo dużo. Karak Norn. Karak Norn to chyba są krasnoludy, z tego co ja pamiętam jeszcze. Von Karstein. No ale to jest bardzo... bardzo daleko, tutaj gdzieś na wschodzie. Jest Sylwania. I command here. Dobra, ile jeszcze jest tutaj tych tur? 9. No właśnie, czy jeszcze czekamy? A, tu są podane przychody z plądrowania. 158, mod publiczny minus 30. No bardzo dobrze, możemy tutaj ich trochę pomęczyć wcześniej. Wyjątkowe obiekty. Zamek Gwardii Reichlandu, konklawę, kolegia magii. Ach, tego chyba nie było wcześniej, takiego podglądu na ten wyjątkowe obiekty. Surowce, dół z gliną. Aha, to by dodatkowe przyniosły dochody. Przędzalnia, to jeżeli chodzi o przychody, też nam wzrastają. Przejdźmy tutaj, to się dowiemy chyba więcej o tej przędzalni. Przychody 250. A dół z gliną, gdzie jest? W Waldorfie chyba to było, tu. Produkcja i produkcja wyrobów garncarskich. Reichland. Aha. Piece. No tutaj w stolicy bardziej by się przydało mieć czas, żeby to wybudować. Najwyżej to potem można by było zniszczyć. Z wyjątkiem tego dołu z gliną.
bo to nam daje do handlu. Dobra, zróbmy ten dół z gliną, niech będzie. No cały czas tracimy. Kurczę, niedobrze. Mamy za duże wojsko i za małe dochody. Rozwiązaniem jest nałożenie podatków i skończenie tutaj z tym... stawka podatkowa. Jak to będzie teraz? Stawka podatkowa plus 5%. No dobrze, zobaczymy jak to się skończy. Z kim ten sojusz militarny? Z Midlandem. Dobra. Sojusz obronny, Stirland. Jest dosyć daleko. A, sojusz obronny. No właśnie. Dobra, może się uda wynegocjować tutaj konfederację z nimi. Jeżeli wampiry ich będą bardzo nękały, to jest to całkiem możliwe. No taki scenariusz byłby korzystny. No na razie przez tą turę nic się nie dzieje. Przez tą... nie przez tą turę, tylko przez cały ten odcinek. No ale tak, to tak wygląda niestety gameplay w Total Warze, że tutaj akcji jest niewiele. Więcej jest takiego zastanowienia się, co trzeba zrobić. Czy zaatakować, czy odpuścić. Trochę tej dyplomacji jest. 165, no niedobrze. Niedługo stracimy... to trzeba będzie coś zrobić niestety. Albo wybrać się... tym wojskiem tutaj na plądrowanie. Czy my tędy przejdziemy? Chyba przejdziemy bez naruszania granic, tak sądzę. Że powinniśmy tu wyjść. Na... No, tak to nie. A może się nie uda? Zaraz zobaczymy, czy my tędyk przyjedziemy. Ale tędyk powinniśmy może się wydostać. No zobaczymy, czy to się uda, czy się nie uda. W razie czego zawrócimy po prostu. No na razie bardzo dużo tur jest do zakończenia tego. No i cóż, budujemy tutaj te wszystkie rzeczy. Jeszcze sprawdźmy. Prognozy handlowe, wytyczne, dyplomacje. Może z kimś by się udało zawrzeć handel właśnie. Tutaj byśmy mogli z Kislewem. No ten Kislew... No, nie chce niestety. Dobra, a z nimi? Może najpierw to. Protector of the realm. Oni nawet jak mówią, to mówią z taką wyższością. No właśnie. Krasnoludy nie. No nie, wszelkie możliwości handlowe są już wyczerpane. No niestety, niestety. Dobra, zróbmy następną turę. Jak się nie uda wyhamować tego tracenia pieniędzy, to trzeba będzie rozwiązać niektóre wojska po prostu. No ja widzę, że tutaj Helmgard ma kłopoty. No właśnie. To są zwierzę ludzie, którzy tutaj zaatakowali od południa. Niedobrze. Zaczynają się już najazdy.
Okej, okay, będą pierwsze starcia. Trzeba będzie tą jednostką tutaj na dół zejść. Dobra, mamy tą technologię. Zwiadowcy zauważyli hordę. Maszerują, ciągnąc cały swój dobytek. Nie pozwól im najechać swoich ziem. Mhm. No właśnie. Zachowaj ostrożność. Dzieci chaosu są niedaleko. Zwierzę ludzie służą niszczycielskim mocom i pragną zniszczenia cywilizacji. Sierżanci wojsk zawodowych nadciągają stada chaosu. Zaczniemy od technologii. W technologii możemy sztandary, dyscyplinę. Dobra, to weźmy sobie. No i teraz... Jak tu się wydostać stąd? Nie bardzo mogę. Widzicie. Nie da się. Tu muszę... Nie mogę wejść tutaj na ten ląd, niestety. No, nie mogę, nie mogę. Mogę tylko do miasta z powrotem tutaj się dostać. No i tak trzeba będzie zrobić i tutaj ruszyć na Helmgard. No i tym oczywiście też do Eilhardu. Pośpieszymy. I to dosyć szybko. Spróbujemy, żeby ten Helmgard obronić. Widzicie, bo Helmgard ma chyba nieduży garnizon. Jaki on ma garnizon? Właśnie. Kuszników, szermierzy i włóczników z tarczami. Czy my zdążymy w Helmgardzie postawić garnizon? To może być ciężko, żebyśmy zdążyli. Może być problem w następnej turze. No dobra, zobaczymy, co się dalej będzie działo zaraz. Jeszcze zobaczymy, jak to wygląda tutaj rozbudowa. Dobra, w Grimburgu musimy te zagrody postawić, no bo po prostu tutaj się nie mogę doczekać. Też nie ma funduszy nawet, gdybym chciał. Eilhard, przędzalnia. Muszę tam przędzalnię postawić, bo jak najszybciej trzeba zwiększyć dochody. Ład publiczny też mi maleje. Więc tak. Znowu muszę stawkę podatkową zmniejszyć na korzyść tego festtagu. Żeby ten ład publiczny trochę podgonić, chociaż... No nie, chyba zrobimy z powrotem tą stawkę podatkową. Gdzie jest ta stawka podatkowa? Tu, zaraz, wpływy z handlu, a może wpływy z handlu lepiej zrobić? O, właśnie, zróbmy to, wpływy z handlu i teraz... 950. No dobra, spróbujemy. Tak będzie chyba najlepiej. Okej, okay, no zobaczymy zaraz, czy będziemy mieli bitwę tutaj. Pakt o nieagresji. Aha, plemiona zielonoskórych. Pakt o nieagresji. No nie możemy z nimi zawrzeć paktu o nieagresji, bo nie będzie to dobrze postrzegane przez moich sojuszników tych wszystkich. Dobra, musimy odmówić niestety. Tak, no i tak właśnie zaatakowano twojego sojusznika.
Musimy dołączyć do wojny. No i teraz zobaczmy zaraz, co oni wymyślą. Ojej. Bitwa zostanie rozegrana poza osadą. Bitwa o Helmgard. No, tu chyba damy automatyczne rozstrzygnięcie, bo ja go nie obronię, tak czy owak. Nie ma co, to jest za duża przewaga. No właśnie, Helmgard nam rozbili, niestety. Więc tutaj zrobiłem źle, że poszedłem na ten Marienburg. Dyplomacja. Dobra, to możemy przyjąć ten układ. I am Karl Franz. Many call me Emperor. Wisenland. Dostęp wojskowy. Okej, to dostęp wojskowy to dobrze, bo... No, zdobędziemy. Musimy odbić z powrotem, tylko że nam zniszczyli to miasto, więc... Będzie ciężko, ale damy radę, myślę. No i zaczyna się, prawda? Tutaj już konkretna rozgrywka powoli. Już nie jest tak łatwo. Rozważ zastawienie zasadzki. Napadniemy ich z zaskoczenia. Myślę, że ich zaatakujemy, tylko że będziemy walczyli z obydwiema, ale to dobrze, damy radę. No właśnie, tu możemy zrobić zapis i po raz pierwszy walczymy tutaj z tego typu wojskami, więc przygotujmy się do tego jakoś. No i zobaczymy, jak będzie przebiegać ta bitwa. Gramy na otwartym terenie, to jest dobrze. Rozmieść wojska. No na razie to jest wszystko dobrze zrobione. Tutaj dojdą posiłki pewnie z którejś z tych stron. Myślę, że to zostawmy tak jak jest, po prostu zacznijmy. Nadciągają wrogie posiłki! Atakuj z rozwagą! Dobra, tych przestawimy tu, tych damy oczy... A, tu są te wrogie posiłki. A, to w porządku, to tych ustawimy tak. Tych ustawimy tutaj wtedy. No i tutaj musimy też przesunąć. Tu myślę, że damy radę. Byleby oni zaczęli strzelać, to będzie już wtedy... Dobra, no i tych przesuńmy tutaj do przodu. Dobra, kto to jest? Piechota z toporami. Dobra, zaatakujmy tą. Dobra, ci zaczęli ostrzał. Tego możemy spokojnie tutaj... Halabardnicy i to szybko. Ci mogą pójść tutaj. Dobra, tych damy zamkniemy. Jak to wygląda tutaj? No, tu musimy wycofać te nasze jednostki, to jak najszybciej. Dobra, puśćmy tych, niech oni ich zatrzymają. Dobra. Jak to wygląda tutaj? No, wycofaj się. Ty też się wycofaj, bo tutaj będzie ciężko. Dobra, spróbuj. Dobra, spróbujmy tu zaatakować tymi. Ci strzelają, ci mam nadzieję też zaraz zaczną. Tu musimy wzmocnić te oddziały. Tych musimy wycofać.
Dobra, zamknijmy, to będzie najlepsze rozwiązanie. Tych damy tutaj. Dobra, jak to wygląda tu? Dobra, wycofajmy tutaj naszych. Zaatakujemy ich stąd. O właśnie, tak. A ci powinni strzelać, nie strzelają. Dobra, to tych... Tych puśćmy. Ci mogą się tu ustawić w taki sposób. No dobra. No, tych musimy przestawić całkiem. Teraz tak, tego naszego... musimy zaraz tutaj gdzieś też wyrzucić na tego... Puścimy go na tego Kazraka jednookiego. Bo on tu nam za bardzo sieje postrach, widzę. Dobra, tutaj tymczasem jest sytuacja w miarę opanowana, chyba. No, tutaj nie jest za dobrze. Tu się dobrze nie dzieje. Okej, więc tu lecimy, żeby tych zaatakować z tej strony. Piechota dystansowa. Musimy ich jeszcze raz uderzyć. Tylko, że trzeba będzie trochę odpocząć. Jak to wygląda? Zmęczenie jest duże. Dobra, ci walą. Ci ich zamkną, to będzie chyba koniec dla nich. Dobra, Kazraka jeszcze... Okej, okay, ten Kazrak już padł. Drogi generał został ranny i nie może dowodzić. Czas wykorzystać przewagę. No to się cieszę. No, już jest to zwycięstwo. Dobrze. Okej, okay, kończymy bitwę. No to dobrze. Udało się tutaj nam pokonać zwierzę ludzi. No, sprawdźmy jeszcze łupy. I być może trzeba będzie niektóre jednostki tutaj... No szkoda by było. No ale te jednostki można by rozwiązać, te bez doświadczenia. Bo po prostu nie mam jak utrzymać tej armii przy obecnych dochodach. To jest za ciężko. A jeszcze spadną dochody w związku z tym, że nie mamy jednego miasta. No, dobrze, że zdobyto łupy, to mnie cieszy. Okej, łaskawimy jeńców, to nam da też trochę... Trochę zdobyczy. No i ten Helmgard trzeba odbudować, to też będzie kosztowało pewnie z 1500 koron. Więc to tak różowo nie wygląda, zaraz zobaczmy. O, 1100 i... I 1200 żołnierzy też niestety. A, dochodzi poszukiwanie skarbu. No właśnie. Dobra, oni mam nadzieję, że się wycofają. Nie będę ich ścigał. Co byśmy mogli zrobić? Wcielić tutaj. O, zaraz zobaczymy. Wcielimy tę armię. Połączyć. Tą z tą możemy połączyć też. Dobra. Aha, tej nie mogę. Tutaj jak połączę, to tutaj tego się też nie da połączyć, czyli mogę tylko tak. Jak mamy 385. Połączymy też te dwie jednostki. Dobra. Trochę nam tutaj to zwiększyło dochody. No dobrze, no mam nadzieję... A, bierna umiejętność, biały płaszcz Ulryka. Klątwa obszarowa.
Talizman. Imperator Karl Franz go dostał, a uzyskano też cechę. Plaga Bestium. Pokonano Kazraka Jednookiego. Atrybut budzi strach. Zobaczmy, co to jest za atrybut. Co to jest? No, ale co to jest? Muszę to podejrzeć potem. No właśnie, mamy tą prowincję z powrotem. Oczywiście wydamy zarządzenie. Mianowicie ten ład publiczny chyba tutaj trzeba będzie albo... Nie, chyba ład publiczny na razie trzeba będzie trochę zażegnać tą tutaj rozróbę. Dobrze, moi drodzy, na tym skończymy ten odcinek. To dosyć burzliwa, nam się całkiem odmieniła sytuacja. Zamiast zdobywanie tutaj Marienburga, to problem był ze zwierzoludziami. Dobra, na tym kończymy i zapraszam Was na kolejne przygody w świecie Imperium, w świecie Warhammera 2. No i zobaczymy, czy w ogóle się uda zakończyć tą grę. Może się nie da, może to jakiś błąd na początku popełniłem zbyt duży. No ale chciałem się z Wami na razie pożegnać. Cześć.